Witam Was serdecznie na moim kanale Hubi Bike. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Małecki, zawodowy kolarz obecnie grupy Lotto Sudal. W tym roku podpisał kontrakt z tą grupą zawodową, kolarską. I bym chciał Tobie, Kamil, dzisiaj zadać kilka fajnych pytań. Myślę, że takich dość nie jakichś takich szczegółowych propos kolarstwa, ale takich ogólnych, tak, co wiąże się z tą pasją i z tym zawodem, który wykonujesz. Otóż pierwsze moje pytanie jest takie do ciebie, jak zaczęła się twoja przygoda z kolarstwem? Jak to się wszystko zaczęło? Wiem, że od klubu, tak, Baszta, Bytów, ale gdzie był ten zalążek? Gdzie to się wszystko jakby tak zaczęło? Rodzice, czy sam chciałeś, czy jak to wyglądało? Witam serdecznie wszystkich. Zaczęło się od mojej mamy. Moja mama mnie zapisała do klubu kolarskiego właśnie Baszta Bytów, bo były wakacje, nie miałem co robić, nudziłem się i mama postanowiła, w ogóle nic nie powiedziała mi, że mnie zapisuje, tylko poszła, zapisała mnie do klubu. I tak się zaczęła moja przygoda z kolarstwem, a jeszcze przed tym wydarzeniem pani nauczycielka w szkole podstawowej zapytała się, czy nie chcemy startować w wyścigu w Bytowie, w wyścigu kolarskim. Za to były fajne oceny, także zgodziłem się też na to, żeby w nim wystartować. Przyjechałem na start spóźniony, nawet nie otrzymałem numerku od sędziów, tylko miałem bluzę, pamiętam, z numerem, zapisali mi na kartce i wygrałem ten wyścig i od tego się zaczęło. Czyli pierwszy debiutancki twój wyścig z wygraną. Tak to można... Dokładnie tak, tak się zaczęło. Chociaż później jak zacząłem trenować, to nie było lekko, naprawdę miałem... No nie byłem najlepszy na początku, musieli mnie pchać, pomagać mi, bo no ciężko mi szło, ale jestem uparty i walczyłem zawsze do końca i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Dokładnie. No, znam coś z tego, co mówisz, bo upór i jakby walka i mobilizacja to jest coś, co na pewno daje nam dużo w tym, do czego dochodzimy, tak? A ile wtedy miałeś lat? 8-9 lat, jak zaczynałem jeździć. I to było tak, że co, wystartowałeś na swoim jakimś takim prywatnym rowerze, który miałeś, tak? Tak, na pożyczonym nawet, bo nie miałem swojego, to było chyba od wujka, bo też pierwszy rok musiałem pożyczać rower, bo swojego nie miałem, a wiadomo, w klubie kiedyś było troszeczkę inaczej. Nie dostawało się tak rowerów jak teraz, no i dopiero po pierwszym roku jazdy na pożyczonym rowerze otrzymałem rower szosowy i rower MTB z klubu. Czyli twój pierwszy rower to jaki to był? Rower MTB to był na pewno RP Pawlak, tak się nazywał, a szosowy to był no name, po prostu zwykła aluminiowa rama. Nie wiem, czy aluminiowa rama, ale zwykła, bez żadnych szara, pamiętam, szaro-niebieska, jeszcze była dziura taka już zardzewiała, pamiętam to jak nic. No tak kiedyś było, no nie było takich super rowerów, dostawało się to co było w klubie i ja się mega cieszyłem, że otrzymałem nawet taki rower, także to było bardzo miłe i dopiero cały rok, myślę, że no chyba cały rok jeździłem na tym rowerze i dopiero potem dostałem trochę lepszy sprzęt. No na pewno. I tak jak potem dostałeś ten rower już klubowy, tak? Dostałeś rower MTB i rower szosowy. To ten pierwszy rower szosowy, dokładnie tak. Pamiętasz? Pamiętasz, jaki to był rower? Dokładnie marka, model, jaki osprzęt? Nie, tam właśnie on był, on nie, osprzęt to myślę, że jakaś najzwyklejsza Sora, czy coś w tym stylu, a no, rower był bez żadnych napisów po prostu i nie mam pojęcia, co to była za marka. Ani nic, także no tutaj nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. No, a MTB, pamiętasz coś z tego MTB? Tak, 20... MTB to był na pewno szaro-zielony RP Pawlak, także fajny rowerek, na nim się fajnie jeździło, dużo na nim wygrywałem, także fajnie naprawdę. I 26-calowe koła miał, tak? No tak, na pewno, to jest pewne. Ja jeszcze jak byłem juniorem, jeździłem na 26-calowych kołach, nie miałem 29.
albo w drugim roku możliwe, że miałem 29-calowe koła. Pamiętam, jak ścigałem się Puchary Świata, to jeszcze miałem 26 w pierwszym roku juniora. No i sam posiadam koła na rowerze górskim w pełni amortyzowanym 26 cali. 26 cali mają te koła. Mam też 27,5 w hardtailu i wiadomo, szosa no to 28. 29 nie mam, wolę 27, to tak mogę powiedzieć od siebie. No i teraz chciałbym ci zadać kolejne pytanie związane z takim... Jak już wsiadasz na ten rower, tak? Teraz to robisz też i zawodowo, tak? Bo jak do tej pory jeździłeś w CCC, w grupie tej juniorskiej, potem przeszedłeś rok temu do grupy zawodowej. I tak jak wsiadasz... Nie, to była grupa zawodowa, była od początku, jak już zaczynałem pierwszy rok w CCC, to była grupa prokontynentalna i to już była grupa zawodowa, także Ale nawet... Ale w młodzieżowcach, tak? Jeździłeś. Nie. Nie? No i byłem w kategorii młodzieżowej, ale ścigałem się normalnie ze starszymi od siebie. Tak? To, no, tak, wyścigów nie ma dużo wyścigów dla kategorii U23, także jak byłem w CEC, to cały czas praktycznie ścigałem się z seniorami. No i jakie masz uczucie takie, jak co czujesz jadąc rowerem? Co ci na to pewno, daje ogólnie? Bez zawodu, bez tej całej otoczki, wiesz, rangi tego, kiedy, gdzie jedziesz. Ogólnie, jak wsiadasz na rower, co czujesz? Jakie masz? Co ci to daje? Duża przyjemność, jest to ogromna radość na pewno, jazda na rowerze. Jest to wspaniały sport, bardzo ciężki, no ale jak się już jedzie, możesz zobaczyć te piękne krajobrazy, to jest bardzo miłe i myślę, że człowiek czuje się wolny na rowerze. Ja mam akurat coś takiego, że jak jadę, to naprawdę czuję, że jestem wolny, czuję, że mogę wszystko, także no to jest coś pięknego po prostu. Dla mnie całe życie byłem związany z rowerem i nie wyobrażam sobie teraz, żebym mógł tak szybko skończyć, poddać się, także będę walczył o powrót do zdrowia, bo bardzo tęsknię za rowerem i już bym chciał na niego wejść, ale wiem, że nie mogę. Lekarze mi to jeszcze odradzają, ponieważ panewka nie jest zrośnięta w moim biodrze i muszę oszczędzać tą złamaną nogę, także to jeszcze chwilę potrwa, ale mam nadzieję, że wejdę i dalej będę się cieszył jazdą na rowerze. No z pewnością. Powiem ci tak jeszcze od siebie, że ja też miałem w pewnym momencie taki okres w życiu, 5 lat temu już można powiedzieć minęło, gdzie przeszedłem krwotok podpajęczynówkowy, nagły wylew krwi do mózgu, tak? Ta krew była wynaczyniona, leżałem tydzień tylko w szpitalu, ale byłem w pełni przytomny i jakby z czuciem całym. Także wiem, co to znaczy powrót do zdrowia, tak jak teraz ty jesteś w tym okresie takim, tak? Dla ciebie ciężkim, gdzie musisz jakby bardziej wszystko podporządkować temu tej rehabilitacji, temu, że no musisz walczyć o to, żeby powrócić na rower, tak? Do swojego jakby zawodu, do tego, no, czym się zajmujesz, tak? Że dla ciebie całe życie, wokół którego otaczasz się, to jest rower, tak? Rower jest jakby tutaj podstawą tak. Twojego bytowania, czy zawodowego i ogólnego, podporządkowuje swoje życie właśnie w kwestii tego, że jest rower, tak? No i tak to teraz może właśnie wyglądać, że będzie ci ciężko, ale myślę, że ta rehabilitacja będzie przebiegała jak najlepiej i życzę ci tego, żebyś, wiesz, wsiadł na ten rower i pojechał w świat zdobywać jakieś nagrody, ale najpierw, żebyś po prostu wsiadł i zaczął jeździć po prostu, tak? I myślę, że tobie się to uda, bo to, co prezentowałeś wcześniej na zawodach, no to właśnie pokazywało to, że masz ten upór i tą siłę walki w sobie. I powiem ci tak jeszcze od siebie, że ja jak startuję w zawodach, no wiadomo, amatorskich, rangi tam rowerów górskich czy szosowych, to też ja nie mam zaplecza, ja nie mam klubu, ja nie należę do żadnego klubu, jeżdżę prywatnie i to, co mi się uda uzbierać pieniądze na dany rower, taki mam, sam sobie te rowery też tam gdzieś modyfikuję i sam się też przygotowuję do tych zawodów
I też widzę w sobie taką wolę walki i ten upór do tego, żeby właśnie, wiesz, jak najlepiej, żeby mi to wyszło, ale też nie za wszelką cenę, nie za w jakąś pogoń za sprzętem i tak dalej, tylko żeby to było jakoś tak zrównoważone do tego, co potrafię i do tego, jaka to jest, wiesz, ranga tych zawodów. Bo oczywiście pomijam to, jak u ciebie jest, wiesz, to jest zawodostwo i masz ten sprzęt. W sumie, no, jak najlżejszy, tak? I tak to się wszystko przekłada. No, zadebiutowałeś w tamtym roku w Tour de Pologne. No i jakie emocje ci towarzyszyły wtedy? Oj, niesamowite, naprawdę. No, myślę, że to jest jeden z ważniejszych dla mnie wyścigów. Myślę, że jeden, no, myślę, że najważniejszy. Przy własnej publiczności, no, jeszcze pokazałem się z bardzo dobrej strony, także no, super było wystartować i dać tyle emocji kibicom, także no, emocje były niesamowite. Cieszyłem się bardzo, że mogłem w ogóle wystartować w tym wyścigu, bo to był pierwszy mój start, także no wyszło super, mam nadzieję, że jeszcze No kiedyś wrócę bardzo. na Tour de Pologne, na trasę Tour de Pologne i to Tour de Pologne wygram, bo to jest takie moje małe marzenie. I mam nadzieję, że kiedyś się spełni, ja będę robił wszystko, żeby tak było, no ale no zobaczymy, tak jak mówiłeś, nic na siłę, Tak. staram się, no, dla mnie teraz najważniejsze jest dojść do Zdrowie. zdrowia. A co będzie, to się okaże. Czy wrócę w pełni na rower, to też zobaczymy. No, zrobię wszystko, a najważniejsze jest moje zdrowie, a potem się wszystko po prostu okaże. Na pewno, z pewnością. Tu musisz walczyć najpierw o swoje zdrowie, a rower jest na tym drugim, czy tam nawet i trzecim planie. Najważniejsze jest to, żebyś ty się dobrze czuł i żebyś, wiesz, w pełni jakby tę sprawność fizyczną odzyskał. No, zająłeś po pierwszym etapie, byłeś liderem, tak, w Tour de Pologne przez tą kraksę felerną, która się zdarzyła w Katowicach. Jakie odczucia miałeś wtedy po tej kraksie? Tak, wiesz, to wszystko było takie dramatyczne, tak? Ten widok, te uderzenie. Ty jako kolarz już zawodowy, coś poczułeś takiego, co nie było, co było ci obce, takie emocje obce dla ciebie, tak? Jakiś strach, lęk, coś takiego się u ciebie wydobyło wtedy? Jak zobaczyłeś to, jak się dowiedziałeś o tym, jakie to mogą być konsekwencje tego wszystkiego, tak? Jakie to obrażenia mieli ci zawodnicy i wiesz, potem ta cała otoczka z ich ratowaniem i tak dalej. Coś poczułeś taki lęk, że... No to nie były super momenty w No na kolarstwie, no pewno. niestety, no zdarzają się kraksy. Każdy myślę, że kolarz się tak delikatnie obawia kraksy i też stara się zrobić wszystko, żeby do tej kraksy nie doszło. No, te uczucia nie były miłe, bo z Fabio było naprawdę słabo. Ratowali go, a tak dopiero tą kraksę zobaczyłem w telewizji, bo no, byłem gdzieś tam na trochę dalszej pozycji. Dojechałem w peletonie, ale tak nie widziałem jej dosłownie. Także no, niemiły moment. Super, że Fabio wyszedł z tego wszystkiego, że jeździ na rowerze. Także to jest dla mnie najważniejsze. A emocje też związane z żółtą koszulką, no, nie chciałem jej, no tak To naprawdę był ona taki mnie. kontrast emocji, nie? Z jednej strony ten wypadek, potem, że jesteś liderem, po tym wszystkim, dzięki, no, jakby temu, że ten wypadek się stał, no i to tak Przez się, ten wypadek, tak. no, i to takie było, No no, nie nie wiedziałeś chciałem być pewnie, tym co czuł. liderem, chcieliśmy oddać tą koszulkę drużynie Docenik Quick Step, no ale. No są takie reguły i niestety Dokładnie. musiałem ją oddać, choć ja tym liderem się nie czułem, bo byłem trzeci w generalce i tą koszulkę powinien mieć Fabio, a nie ja, no niestety. No musiałem w niej pojechać. Na pewno było to miłe z jednej strony, bo być liderem takiego wyścigu jak Tour de Pologne, no to coś niesamowitego, piękne chwile, no ale wolałbym ją zdobyć w inny sposób niż przez kraksę, to na pewno. No nie chciałem tak zdobyć tej koszulki. No, przykro strasznie,
że ta kraksa miała miejsce. Mam nadzieję, że w przyszłości takich kraks będzie jak najmniej, że będziemy się bardzo szanować w peletonie, dbać o to, żeby każdy był zdrowy, żeby nie musiał potem cierpieć tak jak Fabio w szpitalu, operacje. Także no to są naprawdę ciężkie chwile dla kolarza, także oby było tych kraks jak najmniej. No i oby było więcej szacunku w peletonie. Myślę, że też na pewno Dylan nie chciał tego wypadku. No niestety, to są sprinterzy, to jest walka na całego, to jest końcówka. Jeszcze w Katowicach jest duża prędkość. No na pewno nie chciał tego zrobić i w ferworze walki. No niestety, no tam no wyszło jak wyszło, Prawda. ale miej nadzieję, że już nie będzie takich upadków. Teraz trochę zmieńmy temat. Powiedz mi, jaką masz pasję poza tym całym kolarstwem, tym rowerem, tym wszystkim? Co lubisz robić poza? No wiem, że to teraz będzie ciężkie pytanie, w tym, co się teraz znajdujesz, tak? Ale w jakim stanie się znajdujesz, ale ogólnie mi chodzi, tak jak było, wiesz, po zawodach, po treningu, co lubisz? Myślę, że moją największą pasją jest wędkarstwo. Nie jestem jakoś super świetnym wędkarzem, nic z tych rzeczy, ale lubię spędzać czas nad wodą, w samotności, patrząc na spławik, czy jak idę na spinning. No to są dla mnie fajne momenty. Mogę po prostu odpocząć, moja głowa odpoczywa. Myślę, że to jest dla mnie też taka forma regeneracji, bo po takim wyjściu na ryby naprawdę czuję się o wiele lepiej. No i myślę, że to jest moja taka największa pasja. No to witaj w klubie, też lubię wędkować i powiem ci, że Super. spędzam ten czas, może teraz trochę mniej od kilku lat, ale ogólnie rzecz biorąc lubię wędkarstwo, posiadam kartę, także wiesz, także gdzieś tam Ja też posiadam kartę, na także. ryby się gdzieś tam można wybrać, ale poza tym ja też spędzam na przykład sporo czasu w lesie, wiesz, lubię bardzo przybywać w lesie, fotografia przyrodnicza też. Też łączę to z tym, wiesz, gdy nie pracuję w tym momencie danym, czy nie zajmuję się rowerami, no to wtedy idę sobie właśnie w las i fotografuję zwierzęta, przyrodę, lubię przebywać. Nawet mam taki epizod pracy w nadleśnictwie, także wiesz, to też wszystko się ze sobą wiąże. No Także to no, też jest fajne hobby. fajna pasja, tak, poza tym kolarstwem, bo wiadomo, że to większość udziału procentowego doby, jak się dobrze tam, wiesz, jesteś sprawny, no to wszystko to jakby zajmuje, tak, doba ma 24 godziny, a zrobić trening, tam ile robisz, ponad 200 kilometrów, taki trening? To zależy, to różnie, powiedzmy od 3 do 6 godzin. Trwa trening, to zależy po prostu, jaki Tak, mam trening, co masz co mi zrobić. trener ustali. Też mam jakieś tam dni wolne, przejażdżki, także to nie jest tak, że tylko No ciężko, jasne. codziennie trenuję ciężko, tylko muszę mieć na przykład po 3-4 dniach jakiś odpoczynek, jakiś delikatniejszy trening, żeby organizm mógł się zregenerować. No i to zależy od trenera. Ja zawsze wykonuję wszystko to co trener ustala. Wiadomo, czasami się nie da, bo to jest, nie wiem, czujesz się gorzej na rowerze, na treningu, no to wiadomo, no nie zrobisz tego, co może trener by chciał, ale starasz się wykonać to w jak naj, największej, w największych procentach, tak? Na przykład, nie wiem, nawet w 90, jak nie dasz rady w 100, to chociaż 90, żeby ten trening naprawdę był dobry. No, ja teraz ciężko mi powiedzieć coś o treningach, bo No tak, od ale ponad 10 tygodni, prawie 11, no nie siedziałem na rowerze, nie trenuję, tylko ćwiczę, wzmacniam mięśnie tutaj, w domu, chodzę na rehabilitację, także na razie tak wyglądają moje dni, moje treningi, ale cieszę się, że mogę chociaż wzmacniać w domu te mięśnie, że mogę coś porobić, bo to też całe życie byłem związany ze sportem, no i brakuje mi tego, także super, że mogę ćwiczyć. Teraz mogę chodzić na basen, także to też będzie dla mnie coś nowego, bo wiadomo, no w wodzie nie będę obciążał tej nogi, mogę pływać, to będzie tak jakby dla mnie dodatkowy trening, także dostałem pozwolenie od fizjoterapeuty, żeby chodzić na basen. W sumie to jest dla mnie wskazane, także mam nadzieję, że będę z tego korzystał jak najwięcej.
I to mi też pomoże w późniejszym powrocie. No na pewno, z pewnością, tylko wiesz, tak myślę, że tak jak mówiłeś o tym treningu, tak, że trener no, daje ci jakąś rozpiskę tego, co masz zrobić, że nieraz warto po prostu, jeżeli się źle czujemy, odpuścić, tak? Ja sam widzę po sobie, że jak ja trenuję, no to ja nie mam trenera, tak? Ale jak ja trenuję, gdzieś tam sobie coś założę, no to ja mam się czuć komfortowo, tak? W pewnym momencie, jak już przychodzi, wiadomo, że musimy wyjść poza strefę komfortu, żeby coś tam osiągnąć, tylko chodzi mi ogólnie o to, że gdy już twoje ciało nie pozwala, to warto odpuścić, tak? Warto pójść jakby w ten zdrowy rozsądek, niż się gdzieś tam przesilić, co potem no, może wyjść dla ciebie gorzej, tak? Możesz się nabawić kontuzji, no, różnego rodzaju takich rzeczy, nie? Jak myślisz? No to też masz na pewno rację, ale czasami trzeba No, wejść jeszcze wyżej, naprawdę, żeby no tak, wiadomo, no, trzeba czasami wyjść poza strefę komfortu. na wyścigu czasami też się źle czuję i no nie mam wyboru, muszę dać siebie wszystko, wydobyć tą resztkę energii, także no na treningu też, no bez ciężkich treningów no nie da się za dużo osiągnąć, także no ciężko mi też powiedzieć jak to by wyglądało, jakby, nie wiem, trener mi rozpisał coś, czego bym totalnie nie był w stanie zrobić, bo też się tak, no, zdarza się, no wiadomo, no, czujesz się gorzej, jesteś, nie wiem, po dwóch ciężkich dniach treningowych, masz trzeci, jest też bardzo ciężki, to wiadomo, czasami się nie da tego zrobić, no ale starasz się to wykonać, bo wiesz, że dzięki temu możesz stać się lepszym kolarzem, no to ja też jakoś, nie wiem, pewnie super talentu nie mam, ale właśnie mam tą wolę walki, ten upór. No i staram się jak najwięcej wykonać na treningu, żeby było mi jak najlżej. Mówię, że to źle brzmi, no ale żebym się czuł jak najlepiej na wyścigu, żebym mógł rywalizować z innymi kolarzami. No i czasami pojechać dobry wyścig i nawet coś tam wygrać. No na pewno i też dostałeś szansę, nie? Jak tak pojechałeś wtedy za młodzika, potem ten klub, Baszta i te wszystkie, wiesz, twoje osiągnięcia, wyjazdy na zawody, możliwość się pokazania, później ten coraz lepszy sprzęt, trening profesjonalny, to też dużo daje takiego jakby podejścia do tego, że wiesz, że masz szansę i możesz ją wykorzystać, bo masz też to zaplecze, nie? W postaci tych osób, które, wiesz, będą cię nakierowywać na to, żebyś był coraz lepszy. No to też jest, wiesz, też jest dużo. To już wiesz, po Tak, mnie. dostałem szansę do rozwoju i widzę, że mogę być jeszcze lepszym kolarzem i na pewno będę się starał to wykorzystać. No, kolarstwo to jest całe moje życie i chciałbym jak najdłużej być tym kolarzem. No, zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale no, to jest dla mnie jeden, no, myślę, że najpiękniejszy sport i będę robił wszystko, żeby stać się jeszcze lepszym kolarzem, bo no bo dużo osób we mnie wierzy. Dostałem teraz szansę w nowym klubie do innego, może innego, no, nie wiem czy innego, no ale mam nadzieję, że tam jeszcze rozwinę się. Bardziej też są doświadczeni kolarze. Jest mistrz świata Filip Gilbert, jest Caleb Ewan, znakomity sprinter. No jest niesamowite zaplecze pewnie kolarze i zaplecze, także no to jest team, w którym na pewno zbiorę doświadczenie i który dużo mnie nauczy, także no jestem mega zadowolony i też chciałbym jak najszybciej wejść na ten rower, żeby też się im odwdzięczyć za tą pomoc, którą teraz otrzymuję, za to wsparcie, także no zrobię wszystko, żeby wrócić i żeby jak najszybciej zacząć się ścigać. No i tak już ostatnie pytanie na koniec. Co możesz doradzić tak wszystkim kolarzom amatorom? Tak od siebie, co możesz doradzić? Bo jak dobrze wiemy, jest też duża pogoń za sprzętem, tak? Za coraz lepszymi rowerami, bo się cały marketing przez to napędza, tak? Że wymieniają rowery tak jak wy w zawodowych grupach co rok, tylko u was to jest co innego, tak? Te rowery są eksploatowane, jeździcie sporo i tak dalej. To nie ma co porównywać, ale że gdzieś ta pogoń też jest, wiesz, za tym, żeby mieć Dura Ace'a, czy coś tam, czy ramek superkarbonową, najdroższy rower, a gdzieś, wiesz, to się mija jakby z umiejętnościami też, nie? I co byś doradził tak każdemu kolarzowi, takiemu amatorowi, wiesz? Już nie patrząc na wiek nawet, nie?
Znaczy, dla mnie nie jest najważniejsze, czy ktoś idzie na biurejsie, czy na jakieś, nie wiem, Ten apak i super tak dalej. tej karbonowy ramię. Najważniejsze jest to, żeby cieszyć się tym, że znajdziesz czas, żeby pójść na ten rower, no i cieszyć się tym rowerem, tą jazdą na rowerze. Też fajnie, jak amatorzy ciężko trenują, ścigają się, wygrywają. Super. Ja każdemu życzę tego, żeby spełnił swoje marzenia na pewno. Także no, cieszcie się tym, że możecie wejść na ten rower, znajdujecie na to czas, musicie czerpać z tego jak najwięcej przyjemności. Także dla mnie to jest najważniejsze. A czy jeździsz na zwykłej ramie, Dokładnie. czy na jakimś lepszym rowerze, to nie ma znaczenia. A co mogę doradzić? Na pewno to, żebyśmy zawsze ubierali kask jadąc na rower. Nieważne, czy jedziemy 2 czy 100 kilometrów, Dokładnie, to samo. ubierajmy ten kask, bo wiem po sobie, teraz miałem ten wypadek. Kask, no, połamał się cały, a moja głowa, w moją głowę się nic nie stało, także no, dużo zawdzięczam kaskowi, także no, myślę, że trzeba go ubierać. Myślę, to jest, dla mnie to jest najważniejsza rzecz. Bez tego nie wyruszam na rower, także dbajmy o swoje zdrowie, ubierajmy kaski i cieszmy się kolarstwem. Dokładnie. No i tym akcentem możemy podsumować dzisiejszy nasz wywiad. Dzięki bardzo, że zgodziłeś się, że poświęciłeś mi ten czas swój i że to wszystko jakoś tak, wiesz, w skrócie fajnie mogliśmy ująć, tak, moimi pytaniami, a twoimi dość wyczerpującymi odpowiedziami. No i Dziękuję bardzo. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, żebyś szybko powrócił do zdrowia, szybko wsiadł na ten rower, ale też żebyś miał czas dla siebie, wiesz, poza tym rowerem, poza tymi treningami, żebyś właśnie mógł sobie pójść na te ryby też się cieszyć życiem, poza pasją, poza, wiesz, tą otoczką całego sportu zawodowego, tymi wielkimi turami i tym wszystkim, żebyś gdzieś tam zawsze znalazł ten prywatny, tylko i wyłącznie dla siebie czas. Dziękuję Ci bardzo za te życzenia. Mam nadzieję, że znajdę też czas dla siebie i też życzę Tobie wszystkiego dobrego i do usłyszenia. No, do usłyszenia. Trzymajcie się. Jeżeli podobał Wam się ten wywiad, no to dajcie znać w komentarzu.